Witam was serdecznie, kochani. Słuchajcie, dawno mi nie było i wiecie dlaczego? Dlatego, że moja kobieta jest z Ukrainy i dlatego po prostu przeżywamy wszystko razem i jest jak jest, ale słuchajcie, czas troszkę wrócić do żywych i zacząć pracę, a mianowicie pokażę wam w ogóle dzisiaj mój cały dzionek całego vloga. Jest 11:20, więc jest bardzo późno, kiedy zaczynam vloga, ale dopiero dostałem informację, że w ogóle coś się może dzisiaj dziać, jeżeli chodzi o moją pracę. A co, to wam wszystko zaraz pokażę. Zaczniemy sobie od ogarnięcia Allegro, bo mam jedno, aż całe jedno zamówienie, czyli jest grubo, jest naprawdę na bogato. Mam jedno zamówienie, więc sobie zaraz zobaczymy, co to jest, a ja już widzę, że to jest no grube, fest. I przeanalizujemy sobie troszkę poprzedni miesiąc i to, jak wyszło Allegro i ile zarobiłem. Powiem tak, dzisiejsze zamówienie to są pisaki, mazaki, suchościeralny mix, 8 sztuk. Za całe 38,99. Powiem wam, że no rewelacja. Rewelacja totalna, nie? Nie chcę pokazywać danych, ale no kurde. To jest jedno z no niewielu przesyłek ostatnimi czasy. Naprawdę, tragedia. Tak, no i są magnetyczne pisaki zmazywalne do tablicy. 8 kolorów. Kurde, masakra. Paragonik wydrukowany. Czyli można to pakować i wysyłać. A teraz sobie przeanalizujemy troszkę moje Allegro, więc wbijam sobie w zakładkę i zaraz wam pokażę, jak to wyglądało. Patrzcie sobie na te wszystkie tutaj sprzedaże, jakie są. Wtorek. Wtorek 22.02 było 900 zł. A wtorek teraz 0. 99 było w poniedziałek, poprzedni poniedziałek 900. Ten poniedziałek 70, w tą niedzielę 70, w tamtą niedzielę 1300 prawie złotych, czaicie to? Tutaj jest tak samo, 00, 159, 220, tu już są różnice dużo mniejsze. Aczkolwiek odkąd to wszystko się dzieje, to jest masakra, nie? Chociaż już tutaj widzę, że moje obroty i koszty się wyzerowały, już jest 1 marca, czyli można zobaczyć sobie, że już mam 0,0 wszystkiego, tak naprawdę jedną rzecz sprzedałem, także mam minus 1,89 zł, ale generalnie tamten miesiąc zakończyłem z kwotą 10 170 zł, jak dobrze pamiętam. I co teraz? Zamówienia, odsłony, to też mnie bardzo interesuje. Zobaczcie, jak to poleciało. Niedziela, tutaj czwartek, w czwartek zaczęło wszystko spadać. Zobaczcie sobie porównania czwartku do poprzedniego czwartku, nie? 1200 do 800. To samo w piątek to już w ogóle kolosalna różnica, bo jest 300 wyświetleń, odsłon w zasadzie, a było 1960. Nie wiem, jak to idzie teraz, ale zobaczcie, troszkę już się wznosi do góry, czyli wygląda na to, że jesteśmy w dobrym kierunku, na dobrym kierunku i być może coś z tego będzie, ale zobaczcie, minus 52% łącznie odsłon, masakra, zamówienie tak samo, ostatni tydzień był straszny, mam nadzieję, że wszystko się ustabilizuje, chociaż złotówka mocno spada. No cóż, podgoniłem troszkę wysyłkę w terminie, mam super, 621 punktów ze 1000. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie w tym miesiącu. Powiem wam, że te foliopaki tak ratują dupę, naprawdę w wielu w ogóle paczkach i tak dalej. Czasami nie mam pudełka, żeby coś wysłać, a ten foliopak to jest rewelacyjna rzecz. Na przykład takie rzeczy jak markery czy coś, to jak najbardziej można wysłać i nic się z tym po prostu nie dzieje, to nie ma prawa po prostu, nie wiem, się uszkodzić i tak dalej. Ponadto jak ktoś to otwiera, to widać, rewelacyjna rzecz, a naprawdę kosztuje grosze, także każdy, kto sprzedaje trochę towaru, powinien zaopatrzyć w to. Chyba 10 zł kosztuje 100 sztuk foliopaków, nie? Także to jest naprawdę rewelacyjna cena. Kolejny temat, którego nie zauważyłem, czyli witam, zobaczyłem TikToka i piszę w sprawie boksa. Można prosić o specyfikację i cenę, czyli trzeba odpisać tutaj teraz klientowi. Oj, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trochę tych maili jest, nie powiem. Dużo ludzi to do mnie pisze. No, ale raczej wszyscy chcą coś się dowiedzieć, jeżeli chodzi o sprzedaż, a nie kupować. Tak to niestety w tych czasach wygląda. Wystawiłem wczoraj bardzo dużo ogłoszeń, możecie zobaczyć. Jakieś płyty, to co mi jeszcze zostało w sumie i tego po prostu nie sprzedałem czy coś, to po prostu wystawiłem, ale powiem wam, że wyświetlenia są naprawdę tragiczne. Zobaczcie, 0002, 003, 0001, 1,
3. Masakra, gdzie na przykład, zobaczcie, Rysik do Lenovo 16, to też był wystawiony w sumie w złym czasie już, ale poprzednie gdzieś tam te wyświetlenia są naprawdę większe. Okej, okay, plan mamy taki, że na 100% najpierw nagram TikToka, także zaraz będziemy nagrywać TikToka. Zapraszam Was na mojego TikToka Mugeno przez 2O. Jak dobrze pamiętam, bo chyba przez 2, ale link macie generalnie w opisie i zaraz się tam tu pewnie gdzieś Wam wyświetli. Także zapraszam na jego TikToka, tam znajdziecie dużo informacji, tam filmy staram się publikować codziennie. Ostatnio nie wyszło, ale myślę, że znowu wrócimy do takiego regularnego publikowania filmów. No, potem polecimy sobie do miasta po odbiór telefonów. No i przede wszystkim trzeba ty kurwa posprzątać, bo jest taki bajzel. Zobaczcie, tu na tym biurku jest wszystko. Od przepustnicy z Jaguara, którą wymieniałem, jakiś koc, bo tutaj Julia siedziała. Jakieś papierki, pierdoły, jakieś euro nawet leży. Nie no, generalnie to muszę trochę ogarnąć, bo wiecie, wystawiam aukcję, pakuję paczki, rzucam, jadę i to jest taki szybki temat. No niestety raz tak na 2-3 dni muszę sobie taki porządek zrobić gruntowny. No i co? I co wam powiem? Powiem wam tyle, że zabieramy się do roboty. Dobra, TikTok jest już nagrany, teraz sobie tylko opiszemy swój film. No i wrzucamy, opublikuj. Powiem wam, że jestem zadowolony. 1733 wyświetlenia w niecałą godzinkę czasu. Także zapraszam Mugeno jeszcze raz. Lecimy z tematem. Odnośnie kursu, bo na pewno też wiele osób na niego czeka. Kurs jest praktycznie w całości już ogarnięty, więc na dosłownie dniach będzie dostępny dla Was do kupienia. I teraz tak, jedyna sprawa, z którą mam problem, to jest temat hostingu, nie wiem, generalnie strony, na której ten kurs mogę udostępnić, żeby móc go jakby Wam sprzedawać z dostępem, wiecie, żeby nie było tak, że sprzedam ten kurs jednej osobie, a on będzie gdzieś wysyłał pliki i powielał to i tak dalej. Także muszę ogarnąć jakąś stronkę. Słuchajcie, jest godzina 14:18. O 15:00 wyjeżdżam do mojego znajomego po prostu telefony do odbioru, bo niestety, kurczę, nie mam czasu ostatnio, żeby tych telefonów tyle naprawiać co kiedyś, więc rzeczy, z którymi sobie nie daję rady po prostu czasowo, wysyłam je, a raczej zawożę je do mojego znajomego, który mi to po prostu ogarnia, bo więcej czasu teraz poświęcam firmie, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów, a zaraz Wam pokażę, jakie zajebiste komentarze dostaję pod filmami ostatnio. To jest po prostu mistrzostwo świata, patrzcie na to. No powiem Wam, że nie jest ciekawie, bo komentarzy nie ma. Nie wiem dlaczego w ogóle YouTube usuwa niektóre komentarze, a potem ludzie zarzucają mi, że ja usuwam komentarze, gdzie sam osobiście ten komentarz odpisałem jeszcze i to jest kurde masakra. Zobaczcie, bo ostatnim filmem gość mi napisał tam komentarz odnośnie tego, że skupuję samo gówno i dlatego mi to leży, nie sprzedaję, żeby mnie zrzucał na sytuację, jaka jest w kraju. Ale ludzie są po prostu mistrzowscy, nie? Naprawdę. Zobaczcie, jest na telefonie, udało mi się ten komentarz odtworzyć. Zawaliłeś się śmieciami, teraz płaczę, że ci nie idzie, tak samo jak zawrotny biznes. Dużo krzyku, a potem plajta. Jak ja lubię oglądać takich pseudo-biznesmenów, jak ci coś poradzę, weź obwieź się jakimiś błyskotkami, ubierz markowy ciuch, idź do salonu, gdzie sprzedają sportowe wozy. Niech ci ktoś zrobi zdjęcie. Kocham takich ludzi po prostu, dlatego odpisałem bardzo miło, proszę. Miód na me uszy, mów mi więcej. Nie znasz, a piszesz głupoty. Prosty temat. Słuchajcie, ludzie są tak zawistni, że to jest nie do wiary. O kurde, zmęczyłem się, jestem w aucie. Paka jest. Do wysłania. Palimy wariata. I trzeba będzie wyjechać. Jedziemy. Jack stoi. Jesteśmy gotowi nałożyć embargo. Szczeleczkę muszę mu poprawić pod przepustnicę i będzie śmigał. Mój kochany paczkomat, paka wrzucona. Jadę dalej, mam telefon tu jeszcze do ogarnięcia. Aj, powiem wam, kurwa, z tymi zamiennikami to jest masakra, jeżeli chodzi o ekrany. A zaraz wam opowiem. Jeżeli chodzi o zamienniki ekranów, a szczególnie do Huawei'ów, jakichś Samsungów i tych innych wynalazków z OLEDami, powiem wam, że naprawdę to jest dramat. I nie pchajcie się nigdy w żadne zamienniki, oczywiście jak klienci chcą tanie, to jest norma, oni wszyscy zawsze tanio, tanio, tanio. I potem jest tak tanio, że ja 3 razy muszę wymieniać ekran, bo w jednym dotyk szwankuje, w drugim nie działa odcisk palca, który jest pod ekranem i zawsze jest jakiś problem. Także naprawdę, jak ktoś jest i mi ogląda z serwisantów, nigdy po prostu się w to nie bawcie, najlepiej kupić ekran oryginalny z ramą z demontu, na przykład tak jak w P30 jest OLED i po prostu nie mieć problemów. Zapłacić 100 więcej, powiedzieć klientowi 100 więcej i nie ma problemu.
Żydzik. I oczywiście w tym audzie też musi być. Ale tu zoom wolno działa w tym aparacie. Boże, jak to jest w ogóle... Ej, jest masakra, nie? Ale jest już mało paliwka, więc czym prędzej jadę na stację. Stacja jest tam za rondem. Także jest szybkie tankowanko. I jadę dalej. Zjeżdżamy na stację. Jak widzę, ceny paliwa to mnie już nosi. Jest 5,99 za benzynę. To jest dramat. To jest dramat, panie i panowie. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale takie ceny to kurde. I to jeszcze na 8% VAT-cie. Nawet na fakturę nie biorę nic. Żadnego tankowanka, żadnego paliwka na fakturę nie biorę, bo się kurde nie opłaca po prostu. Ja załóżmy za 100 zł mam ile? Mam 8 zł tego zwrotu. To jest tragedia. Dobra, otwieramy bak i lecimy. Wyjemy wariata, 5,99, dramat. Chyba dramat teraz, nie? Jeszcze będę musiał w tym sezonie ogarnąć ten samochód. Ale to będzie oddzielne odcinki, będę opowiem w ogóle o planach na to auto. I w tym sezonie będziemy lecieli grubo. Taka mała konkluzja. Bardzo wiele tych zwrotów bez podania przyczyn, a raczej wiele produktów, które można zwrócić bez podania przyczyny, powinny zostać wycofane. Dla mnie są rzeczy, które naprawdę nie mają prawa być zwrócone bez podania przyczyny. Na przykład, nie wiem, gniazdko elektryczne, bo komuś nie pasuje gniazdko, bo co, bo ma prąd inny. Nie wiem, dla mnie to jest chore generalnie i to nie powinno w ogóle podlegać pod żaden zwrot. I strasznie mnie to denerwuje, jestem strasznie zirytowany tymi zwrotami bez podania przyczyn. Kurde, jak nabijacie na kasy coś, potem musicie to wszystko odkręcać, to jest tragedia, nie? Macie dwa razy tyle roboty, jeszcze musicie oddać kasę. Bez kurwa sensu, bez sensu. No, ale generalnie ja dojechałem i lecę ogarnąć temat, bo trochę się śpieszę, a jest już 16 godzina prawie. Całe szczęście, wszystko ogarnięte. Patrzcie. Zostawiłem trochę ofert. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery? Cztery chyba dzisiaj tylko. A jeszcze mam do wystawienia z 20 parę produktów, bo nigdy nie było na to czasu. Także dzisiaj wrzucę na jakieś jedno pytanie z przedmiot ładowarka Panasonic. Pytanie, które wiele osób mi zadaje w prywatnych wiadomościach. Czy jest dwuletnia gwarancja na ten produkt? No i to wam powiem, że to jest bardzo ciężkie pytanie, ale o tym więcej w kursie, który, tak jak wspominałem, jest już praktycznie gotowy. Niebawem będzie nowa dostawa z Kofnetu u mnie. Także mam nadzieję, że będzie coś mega sztosowego znowu. W ogóle zamówiłem sobie u nich nawet meble. Raczej wezmę po prostu te meble, ale to będą meble biurowe, bo potrzebuję foteli gamingowych, po prostu ich nie mam, nie? Także po prostu potrzebuję te fotele, więc wezmę, a wiem, że na jednej palecie są dwa fotele, a resztę po prostu wyprzedam. Gdzie jest to gabaryt? No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No i mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie. Może coś, nie wiem, jakieś nowe kategorie będą, nie mam żadnego pojęcia. Wiem, że ma być najprawdopodobniej wszystko ze spisami. Także kurde, coś czego nie lubię, bo spisów bardzo nie lubię. No ale to jeszcze nie jest nic pewnego, także zobaczymy, jak już dostanę kompletne info, że już ta dostawa wyrusza, że się mogą czegoś spodziewać. Ale najprawdopodobniej tak będzie, że niebawem jakaś dostawa będzie. Mam nadzieję tylko, że na rynku się zrobi troszkę luźniej i troszkę lepiej po prostu i będzie więcej sprzedaży, bo naprawdę już tak mega fajnie szło, a teraz tak zwolniło. Może też fakt, że jesteśmy przed wypłatami, to jest na pewno niepodważalne. No i kurde, nie wiem, mam nadzieję, że będzie git, nie? W ogóle za mną ta folia, tam jest ten stresz, leży jeszcze z ostatniej dostawy. Ja tym autem tak mało ostatnio jeżdżę, odkąd założyłem firmę. Ja cały czas siedzę w domu, jak do paczkomatu, nawet do paczkomatu czasami chodzę z buta i po prostu się nie ruszam w ogóle, nie? I to auto od ostatniej dostawy praktycznie nie było jeżdżone, dopiero je zatankowałem tak naprawdę. Od ostatniej dostawy, wyobraźcie sobie, gdzie dostawa była, kurde, chyba z 2 tygodnie temu. Także naprawdę, no już czasu trochę minęło. W ogóle cię też jest taki teścik mikrofonu, bo powiem wam szczerze, mikrofonu, co ja w ogóle plotę? Aparatu, bo pierwszy raz go zabrałem gdzieś tam w podróż i sprawdzam w ogóle, jak to wygląda. Wiem, że bateria trzyma dosyć słabo, bo jest mała po prostu i na baterii możemy nagrywać maksymalnie te 45 minut, co jest trochę mało, jeżeli chodzi o vlogi. Także ja muszę sobie dokupić na pewno ładowarkę z dwoma bateriami. No bezapelacyjnie, to po prostu muszę zakupić. Ale uważam, że kurde, jakość obrazka jest rewelacyjna. Teraz spróbuję zrenderować wam jeszcze w 4K, to i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ale dobra, jeszcze muszę chwilkę poczekać, żeby się tam ogarnąć i czekam jeszcze na jednego znajomego. I po prostu będziemy lecieć do domu, wystawię jeszcze parę aukcji. Stoję sobie w ogóle w korku teraz, wam powiem. Jest masakra oczywiście, jak zawsze o tej godzinie. Wiele osób w ogóle pyta mnie, przepraszam, że tak z ręki, ale wiele osób pyta mnie generalnie, dlaczego sprzedaję Jaguara. Temat jest prosty i dlaczego tak szybko? Rok czasu, czy ja wiem, że tak szybko, patrząc na to, że telefon jest
zmieniam praktycznie co 2 miesiące, a czasami się zdarza częściej. No zmieniam, znaczy chcę go sprzedać tylko z tego względu, że po prostu to nie jest samochód dla mnie. Ja się w nim czuję trochę inaczej. Od zawsze jeździłem Japończykami, tak jak na przykład teraz jadę Hondą. Zawsze jeździłem Hondami w zasadzie, jakimiś tam Nissanami i innymi rzeczami. I naprawdę te auto do mnie przemawiają, są takie, wiecie, takie bardziej nie wiem jak to powiedzieć, bardziej takie pewne w prowadzeniu, takie bardziej twarde, takie bardziej ten, a tam to jest taka limuzyna i fakt, on ma dużo mocy, ale to też nie o to chodzi, nie? No kurde, no jakby nie wiem tego powiedzieć, to nie jest jakby samochód dla mnie chyba, nie? Jest za bardzo ekskluzywny jak na ten wiek i powiem wam szczerze, że najprawdopodobniej no kupię coś znowu japońskiego, raczej na pewno. Celuję coś takiego właśnie, w coś takiego celuję, co jest ala sportowe, ale też i wygodne i bardzo się zastanawiam nad Lexusem. No i zobaczymy jak to będzie, no chyba, że wrócę do Typera, tylko w nowszej wersji. Też zobaczymy, chociaż EP3 za mną chodzi, żałuję, że sprzedałem. No nie wiem, jak to będzie, nie wiem, ale wiele osób mnie o to pyta, więc też odpowiadam. A vlog jest idealnym do tego miejscem. Także ja mam telefon już gotowy, jeden, drugi. Jutro mam jeszcze do odbioru parę części do innych tam rzeczy. A jak wyglądają korki, dokładnie tak. Stoję sobie na Piastowskiej w Opolu, jest totalnie lajtowo. Trzeba odpalić radyjko jedynie, bo... Klient zaraz ma być, P30 gotowa, nie będę ci pokazywał co jest na tapecie. No, takim case z dupy troszkę. Kolor w sumie całkiem ładny, ale tył też był wymieniany. Oryginał fajny. No ten case taki zżółkły. To... A ja siedzę i wystawiam aukcję, kochani, wystawiam aukcję. W ogóle Allegro strasznie kłamie, bo w ciągu 60 minut twoja oferta zostanie zaktualizowana albo widoczna. Ale ona nie zostanie widoczna w 60 minut, tylko zostanie widoczna na przykład po 20 godzinach, czy tam 12. Pierwsze wyświetlenia pojawiają się naprawdę dopiero po, kurde, no paru ładnych godzinach, nie? Także ja lecę dalej wystawiać, mam trochę tego tutaj sprzętu jeszcze do wystawienia. I co? I będę kończył dzień chyba. Dajcie w ogóle znać, czy wam się te vlogi podobają tego typu, czy w ogóle tego typu materiały wam się podobają i są w porządku. Bo dla mnie to jest taka dosyć ciekawa sprawa, gdzie zabieram kamerę wszędzie ze sobą i nagrywam różne rzeczy. No mówię, też dzisiaj akurat się działo tak średnio. Myślałem, że będzie więcej sprzedaży, aczkolwiek musiałem parę spraw załatwić. I no i co? No i zobaczymy, no. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy wam się to podobało. Łapa, subik, dzwonek i... No i cóż, no i widzimy się w kolejnym odcinku.